Dzień dobry, witamy serdecznie. Krótko, bo mamy temat, który jest ważny, ważny społecznie i ważny lokalnie również. Natomiast wiemy, że tematy ważniejsze dzisiaj pewnie zdominują dzień. Tym niemniej chcieliśmy powiedzieć, bo jutro zbiera się Prezydium Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, a sprawa dotyczy Warszawy, Mazowsza, ale także podstawowych zasad, które powinny wrócić do polskiej piłki nożnej, jeżeli mamy dbać o jakość, o szkolenie i też o coś, co jest elementarnym chyba obowiązkiem tego związku, czyli o etykę, a także o tradycję i to, co jest związane z uprawianiem sportu, bo przecież to jest forma też edukacji. Myślę, że lokalny patriotyzm, który jest częścią również tego, w jaki sposób się zachowuje publiczność, związany jest z zasadami, które nie mogą być przedmiotem po prostu handlu. Polonia Warszawa to klub, który w zeszłym roku obchodził stulecie swojego istnienia. Piękna tradycja. Klub, który może zostać wyrejestrowany przez Mazowiecki Związek, jeżeli zaakceptuje ów związek transakcję, która ma miejsce między dwoma biznesmenami. Apelujemy, i to mówię to w imieniu posłów warszawskich, aby nad tą decyzją zastanowić się podwójnie. Po pierwsze, uważamy, że jest ona nieetyczna, bo nie dotyczy tylko udziałów w spółce, ale dotyczy także młodzieży, bo elementem licencji i uczestnictwa w rozgrywkach najwyższej klasie jest posiadanie zespołu juniorskiego w tak zwanej młodej ekstraklasie, gdzie młodzi ludzie dziś chodzący do szkół, myślący o swojej karierze również i w związku z piłką nożną, na razie uczą się i przygotowują do tego dorosłego życia. Ta transakcja objęła ich jak worek kartofli, przenosząc ich automatycznie do innego miasta. Nie może być zgody na takie traktowanie ludzi, którzy swoje korzenie mają w konkretnym miejscu, w tym wypadku w Warszawie, i traktowania ich jak worka kartofli. To jest także kwestia tego, co związane jest w ogóle z funkcjonowaniem związku jako takim. Jeżeli mówimy dziś o związku nie najlepiej, mówię delikatnie, to między innymi dlatego, że dzieją się tam rzeczy, których akceptować nie powinniśmy. I to, że kiedyś, a dotyczy to historii, która zaczęła się na początku lat 90., wprowadzono sposób na zmienianie nazw klubów, miejsca ich gry na podstawie kontraktów, czyli krótko mówiąc odbył się handel tymi licencjami wprowadzonymi do również ustawy, to nie znaczy, że tak ma być zawsze. Od któregoś momentu czas powiedzieć stop tym praktykom, bo one są nieetyczne. One nie są związane z prawdziwą istotą fuzji, kiedy na przykład dwa mniejsze czy trzy podmioty łączą się ze sobą na danym terenie. Dziś próbuje się wmówić, że dla dobra sportu klub o wielkich tradycjach zmieni swoje miejsce i nie będzie grał przy ulicy Konwiktorskiej, tylko gdzieś indziej na terenie Polski, a może gdzieś jeszcze indziej, bo przecież nie musimy się ograniczać do Polski, jeżeli te transakcje byłyby rzeczywiście powszechne. Dochodzimy do absurdu, któremu trzeba położyć kres i uważamy, że rolą nas, posłów warszawskich, mazowieckich, jest powiedzenie tego głośno, kategorycznie. Takie jest nasze oczekiwanie. Nie wyrejestrowujmy Polonii Warszawa z Warszawy. Nie może Mazowiecki Związek Piłki Nożnej dać zgody na tego typu transakcje. I nie tylko dlatego, że dotyczy on klubu o tak wielkich tradycjach, ale także dlatego, że Związek Piłki Nożnej należy uzdrowić. Uzdrowić od dołu. Jeżeli nie zrobimy tego lokalnie, regionalnie, to trudno oczekiwać, żeby robiła to góra sama z siebie. Tak, no proszę Państwa, ja powiem, że rzeczywiście słyszymy głosy prawda, wszystkich kibiców, wszystkich osób związanych ze sportem. Sytuacje od wielu lat, a to jest myślę już to na najwyższym jakby poziomie, doszło to już do zenitu. Nie szanuje się historii klubów, nie szanuje się piłkarzy, kibiców, no, osób związanych wiele lat z jednym miejscem, z jednym klubem, tylko prawo umożliwia do przenoszenia różnego rodzaju spółek, łączenia się. Aczkolwiek niektóre według mnie, i tu jest podstawa do tych fuzji, trochę mi się wydaje fikcyjne, więc wyślemy
jako posłowie zapytania do oczywiście wszystkich prawniczych firm, by to przeanalizować. Natomiast zapraszamy i ja zorganizuję na Podkomisji do Spraw Sportu spotkanie, Polski Związek Piłki Nożnej, Ekstraklasę, Ministerstwo, byśmy przedyskutowali ten cały temat, by do tych procedur więcej nie dopuszczać, opracować prawo, zmienić uchwały, chociażby też i w PZPN-ie będę zachęcał jako nowo wybrany delegat na Polski Związek Piłki Nożnej delegatów, by pewne zapisy zmieniać. Jak wiemy, wszystko, żeby to się odbyło po konstruktywnej dyskusji. Tu nic nie będziemy siłą wymuszać. Myślę, że jak widzimy, sprawa chociażby ostatnio orzełka na koszulce, udało się to wszystko unormować. Myślę, że te sprawy też się da unormować i zapraszamy do dyskusji. Ja jako szef Podkomisji do Spraw Euro zorganizuję takie spotkanie. Zaproszę wszystkich tutaj, byśmy to przedyskutowali i odpowiednie uchwały, odpowiednie być może zapisy w ustawie zmienili, by do tego więcej nie dopuszczać, bo jak wiecie Państwo, oburzenie i wasz dziennikarzy, oburzenie kibiców, oburzenie świata sportowego, wszyscy wiecie, co się dzieje w Katowicach, nie wszyscy są z tego zadowoleni, wiecie, co się dzieje w Warszawie, nie wszyscy są z tego zadowoleni. Dzwoniąc do moich kolegów z Hiszpanii, mówią: Roman, co się tutaj u ciebie dzieje? Mój kolega z Atletico mówi: to wyobraź sobie, że Atletico Madryt gra w Sewilli, Barcelona gra w Madrycie, a Real Madryt gra w Barcelonie. No przecież to są kuriozy, to w ogóle o co tu chodzi, prawda? Więc pewne rzeczy musimy naprawić. Wiemy, że w Bundeslidze są też spółki przecież, ale akcjonariusze mają prawo zakupu 49%, a pozostałe 51% jest w rękach członków klubu. Bayern Monachium nigdy w życiu nie będzie grał w innym mieście. Bayern Monachium zawsze zostanie korzeniami w swoim miejscu i klub nie przestanie istnieć. Więc myślę, że pewne rzeczy są do naprawienia. Przedyskutujmy to. Jeszcze raz zapraszam na takie spotkanie, które zorganizujemy. Nie uchylajmy się, nie bójmy powiedzieć, przedyskutować tych wszystkich spraw, by unormować prawo, unormować zapisy i w PZPN-ie, i być może w ustawie, byśmy to wszystko, byśmy do tych spraw więcej nie wracali.